Witajcie znowu na moim kanale. Mam dla Was dzisiaj do porównania dwa urządzenia. Axun i Holyland. Ale najpierw musi być suchar prowadzącego. Także co mówi matematyk do drwala? Rąb. Także po tym słodkim wprowadzeniu mamy dzisiaj do porównania Axuna i Holylanda. Konkretne modele macie opisane na dole i linki. Urządzenia do bezprzewodowego przesyłania obrazu. Zestaw Axun CineView SE. Wyjmując go z pudełka, mamy dwa urządzenia, nadajnik i odbiornik. Nie ma tam zasilacza ani baterii, więc pamiętajcie o tym. Tak się właśnie prezentuje dzisiaj na naszej kamerze. I Holyland, którego będziemy używać na gimbalu. Mniej więcej tak go montujemy, żeby miał przestrzeń. Odbiornik Holylanda nieco dalej, na podwyższeniu, na takim specjalnym statywie. A Axun wylądował na glebie. Także mają przestrzeń od siebie, nie będzie się nic zakłócać. Oba urządzonka możemy zasilić właśnie taką baterią, co jest bardzo poręczne. Ok, czekamy aż się połączy i jedziemy. Ok, obraz, który widzicie, jest wzięty już z reżyserki, czyli nie jest nagrany na kartę, tylko już właśnie po połączeniu. Także tak wygląda obraz z Holylanda i zaraz przerzucimy się na Axuna. Musieliśmy wszystko wcześniej sprawdzić, czy się oba urządzenia naraz też nie gryzą, żebyśmy nie mieli żadnego zaskoczenia podczas realizacji. Także szybko wskakujemy, przestawiamy na Axuna. I tak właśnie teraz wygląda obraz z Axuna. Jeden i drugi obrazek bardzo podobny. Brak jakichś większych opóźnień, wszystko działało płynnie. I ruszyliśmy do realizacji, która trwała tym razem niecałe 4 godziny. Także podczas całości mieliśmy dużo czasu, by zobaczyć, jak te oba sprzęty działają i czy wszystko pójdzie ok. Nadmienię od razu w tym miejscu, że Axun jest około 700-800 zł tańszy. Niestety po półtorej godzinie realizacji Holyland dawał nam takie malutkie zacięcia, ale reszta realizacji już nie było jakichś większych problemów, więc nie było jakiejś większej tragedii. Za tą cenę Axun dla mnie w tym momencie wygrywa, jest tańszy, nie miał żadnych większych zacięć, także serdecznie polecam. A po prawie 4 godzinach realizacji stan baterii miał 75%, więc kompletnie się nie grzał. Na koniec chciałbym podziękować chłopakom z sklepu Robimy TV, którzy udostępnili mi ten sprzęt, bym mógł to dla Was porównać. Także zapraszam do ich sklepu i do zobaczenia w następnym odcinku.